Ta partia różni się od poprzedniej dodaniem 100 ml R9200 V2. Tak naprawdę w samochodzie nie dzieje się nic ciekawego. Bez napraw, awarii itp. Wsiadam, odpalam, jadę bez niespodzianek. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo Giulia, rok produkcji 2019, silnik 2.0 benzyna, 300 koni, przebieg aktualny pojazdu to 83 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie piąty etap badań dla tego samochodu. Będzie okazja do porównania wyników dla dwóch kombinacji, sam olej versus olej plus dodatek. Inicjatorem eksperymentu jest Arek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Arek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki i są to odpowiednio. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. I tutaj od razu mała adnotacja, to jest olej, który aktualnie znajduje się w silniku i będzie przedmiotem badań w kolejnym etapie. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 9750 km, olej z dodatkiem R9200 V2 i tutaj również adnotacja, odpowiednikiem do tej próbki będzie zestaw z poprzedniej przesyłki, olej świeży wraz z dodatkiem R9200 V2. Do silnika zalany został olej Fuchs Titan GT1 Flex C2 w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Zastosowano dodatek, który już wcześniej podawałem. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to dokładnie 9750 km, 20% eksploatacji to miasto, 80% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 4 miesiące, wykonano dolewkę 300 ml, przed zalaniem oleju nie płukano silnika. Prezentuję wszystkie dane na tle poprzednich etapów, łatwo można wyłapać różnice między nimi, co w kontekście otrzymanych wyników może mieć istotne znaczenie. W ramach dodatkowych informacji Arek napisał tak. Ta partia różni się od poprzedniej dodaniem 100 ml R9200 V2. Tak naprawdę w samochodzie nie dzieje się nic ciekawego. Bez napraw, awarii itp. Wsiadam, odpalam, jadę bez niespodzianek. Olej użytkowany w okresie letnim w bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych dochodzących do plus 37 stopni Celsjusza i długie przejazdy do 1000 km. Brak jazdy wkoło komina na zimnym silniku, temperatury oleju przy bardzo niekorzystnych warunkach dochodziły w porywach do 106 stopni Celsjusza. Z następnym olejem będzie sytuacja już troszkę inna, Shell, którego świeża próbka jest również w przesyłce. Co do Fuchsa, to jest to drugie badanie dla tego oleju, zobaczymy jak wyjdzie w stosunku do poprzedniego badania, bo tam wyniki nie były takie złe. W stosunku do pierwszej próbki Fuchsa nic kompletnie organoleptycznie się nie zmieniło. Ani praca silnika się nie zmieniła, ani spalanie. Te 100 ml dodatku nic nie dało spektakularnego, efektu wow nie było. W przeciwieństwie do drugiego samochodu i do obecnie zalanego oleju Shell, do Shella mam więcej uwag i spostrzeżeń, ale to jak będę go wymieniał za 2 miesiące, to wtedy opiszę te różnice. W przesyłce znajduje się też trochę czystego R9200 V2, żeby można było go dolać do Shella. Aktualnie wlałem do silnika 5 litrów oleju oraz 200 ml tego dodatku. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju świeżego, przypominam, jest to Shell, który pojawi się dopiero w kolejnym etapie badań, jest następująca. 60,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach
oraz 11,7 mm2 przez sekundę w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 191. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy zgodność wyników na poziomie przeciętnym. Lepkość w niższej temperaturze jest to około 4% wyższa od zadeklarowanej, w wyższej temperaturze niższa około 2% i to automatycznie przełożyło się na różnicę we wskaźniku lepkości na poziomie 6%. W telegraficznym skrócie przypominamy teraz pomiar z poprzedniego etapu, olej świeży wraz z dodatkiem. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem wynosiła 47,8 w 40 stopniach oraz 9,8 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości 201. Konkluzja była następująca. Po dodaniu do oleju dodatku lepkość zostaje praktycznie na niezmienionym poziomie. Obserwowaliśmy około 1% wzrost lepkości. Te wartości będą punktem odniesienia przy wyliczeniu zmian procentowych dla próbki oleju przepracowanego, do pomiaru której teraz przechodzimy. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 37,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,1 mm2 przez sekundę w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 198. A to oznacza, że sytuacja staje się coraz dziwniejsza, raz jest dobrze, później źle, znowu dobrze i ponownie źle. Jak w kalejdoskopie, zmiany w tym etapie ponownie wkraczają w przedział krytyczny, lepkość w 40 stopniach minus 21%, w 100 stopniach minus 17%. Czyli w pierwszym, w trzecim i teraz w piątym etapie obserwujemy zmiany lepkości w przedziale krytycznym, w drugim i czwartym etapie zmiany były w przedziale akceptowalnym. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik testu bez większych zastrzeżeń, natomiast odnoszę wrażenie, że jest gorzej niż w poprzednim etapie. Szczególnie w tym miejscu ten ciemny obrys strefy pierwszej nie wygląda korzystnie. Obstawiam, że może to być pochodna zastosowanego dodatku. W tego typu miksach trudno jednoznaczną ocenę. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W pierwszej kolejności małe przypomnienie, co dzieje się z widmem oleju po dodaniu dodatku, który wybrał Arek. Szczególnie do podkreślenia są następujące punkty: 1725, 1270, 1115 i 1100 oraz 1020. Przy generowaniu widma różnicowego punktem odniesienia koniecznie musi być właśnie to widmo oleju świeżego wraz z dodatkiem. Ten przykład szczególnie jasno to potwierdza, że zastosowanie widma oleju świeżego bez dodatku spowodowałoby otrzymanie błędnych odczytów. Przechodzimy do oceny poziomu degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego wraz z dodatkiem od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Wyniki oceniamy oczywiście na tle poprzednich etapów. Degradacja dodatków oraz bazy na bardzo zbliżonym poziomie. Zanieczyszczenie w zakresie 300-3600 bez żadnych zastrzeżeń, natomiast zanieczyszczenie dla długości fali 1230 plus 1100 należy uznać jako bardzo duże. Niepokojący jest bardzo wysoki stopień sulfonowania, podobnie jak w poprzednim etapie. Nitrooksydacja, podobnie jak w poprzednim etapie, względnie pod kontrolą. Bardzo mocny sygnał otrzymano w obszarze powiązanym z rozcieńczeniem paliwem. Czterokrotnie większy sygnał niż w poprzednim etapie. Podsumowując, otrzymano kiepski wynik w teście lepkościowym oraz bibułowym. W teście spektralnym, podobnie jak w poprzednich etapach, pojawia się wciąż kilka zagadkowych, dość mocnych sygnałów.
Temat tego eksperymentu nie należy do łatwych. Przez wzgląd na dużą liczbę zmiennych, płukanki, dodatki, nieproducenci olejów, podczerwień jest bardzo czuła na tego typu miksy i interpretacja jest przez to utrudniona. Jedno wydaje się być dość klarowne, jest gorzej niż w poprzednim etapie, widać to po parametrach lepkościowych, widać to dość wyraźnie na widmie, widać to również w teście bibułowym, widać to w końcu po zbiorczym syntetycznym mierniku. W takim układzie wymiana oleju zrealizowana zbyt późno. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!